Dzień dobry Państwo, moje imię to Eustachyś Cibziński i zostałem wybrany na prezydenta Warmerlando. Odkąd zostałem prezydentem, nasze miasto przeszło poważne zmiany, które w tym filmie chcę Wam pokazać. Pieniądze na remont miasto otrzymało od szanownego pana Janosza z jego własnej kieszeni. Przeznaczył aż 2 miliony polskich złotych pelenów. Komacie, ile to kasy? Pomyślicie, że 2 miliony dla miasta to mało, ale przy odpowiednim zarządzaniu gotówką, olewaniu zasad BHP oraz chojowych materiałach budowlanych i taniej sile roboczej jest to wystarczająca suma. Jako przykład powiem wam, że cegły wypalane są z mieszanki gówna, piasku i nie wiadomo czego. Pokażę wam najpierw mój zajebisty pałac prezydencki, moją nową chatę, dziuple, kwadrat, cztery ściany i td. https, a to moja żona. Oglądam właśnie mój ulubiony program Trudne Sprawy, brakuje mi tych dawnych dramatów rodzinnych. Kochanie, lecę do pracy, resztki kurczaka zostawiłam ci w śmietniku, odgrzej je sobie, tylko uważaj na siebie, oki. Na początek pokażę wam, jak pracują nasi wybitni architekci, bez których żaden budynek w tym mieście by nie postanął. Jest to grupa najlepszych informatyków i hakerów z całego miasteczka. Długo się tam idzie, więc aby omilić czas, zaśpiewam wam. Bella, bella donna, wieczór taki piękny. Chodźmy więc nad morze do maleńkiej kawiarenki. Będziemy w Atalce patrzeć sobie w oczy. Dzień dobry, oto i nasi projektanci. Zróbmy sobie wywiad z tym w niebieskiej czapce. Dzień dobry, jak to jest, że pan jest taki dobry w te komputery? Siema, cheatowałem w sapera i pisałem kody na nieśmiertelność do pasjansa. Jeszcze hakowałem serwery NASA, ale to każdy omie. Jak państwo słyszeli, profesjonalista, byle kogo nie zatrudniamy i dajmy chłopakom spokój, niech pracują. Dalej wracać do pracy. Strasznie męczące jest poganianie was. Oczy same mi się zamykają, zaraz chyba walnę w kimono. A wy pracować dalej, a może kiedyś doczekacie się wypłaty. Ja wszystko widzę. Szef poszedł na karate. Weź dawaj, zagrajmy w tibie. Nie możemy. Dlaczego? On powiedział, że wszystko widzi. Ja pierdolę, jaki ty głupi jesteś. No panie kamerzysto, ile mam na pana czekać? I żeby mi to było ostatni raz. W tym czerwonym budynku znajduje się bar oraz klub dyskotekowy. Wieczorami odbywają się to spotkania seniorów z domu spokojnej starości. Dzień dobry. Ale impreza, a teraz backflip. Ale Maciek, ty nie trzymasz moczo, raz się żyje. O ja pierdolę, a nie mówiłem? Barman, kolorowego drinka proszę. Nie mamy, no to poproszę szklankę wody chociaż. Ale ja nie potrafię, w czym problem? Patrz tylko na moje ręce, jestem manikotem z ojebaną lewą ręką, a prawą to najwyżej potrafię się podetrzeć. Rozumiem, mój ojciec też był manikotem, ale stara odnosiła go podeszką. Ją miał ją łopata, a w betoniarce, elo, rozrzutnik gnojo pod remizą. Heja, polo on eso mechanika, a. Otknąłem. Tutaj jeszcze znajduje się szkoła, piętro niżej, klop go. Ha, żartowałem. Pod szkołą znajduje się dom spokojnej starości. A oto hośtawka dla dzieci, na której nikt się nigdy nie bawi. To bardzo smutna hośtawka. Stała tu jeszcze zjeżdżalnia, ale lokalni złomiarze pocięli ją na kawałki i wywieźli. A teraz lecimy zobaczyć port morski oraz złomowisko. Może znajdzie się też zjeżdżalnia. Port morski nie jest niczym specjalnym, budowa jednak była kosztowna. Prezydent przez rok zbierał poszki, aby go wybudować. Na koniec jeszcze pokażę wam teren złomowiska.
Port morski znajduje się daleko od centrum mapy, przez co kamera zaczyna szaleć. Tak się dzieje. Czemu? Nie wiem. Stoj, sprzedajesz czy kopujesz? Chciałem zobaczyć się z królem. A kim ty jesteś, aby zakłócać spokój jego złomowości? Jestem nowym prezydentem tego miasta. A tobie co się stało? Straż, wpuścić go. Okłony, wasza wysokość. Prezydent Wormerlando, masz dla mnie jakiś złom? Tak, stara oto koloro słomkowego stoi za komisem. Potraktujcie je jako prezent ode mnie, ale przyszedłem, aby pokazać nasze nowe złomowisko. Nasze złomowisko? Czy ja się przesłyszałem? Mogę zobaczyć, co trzymacie za budynkiem? Koniec wizyty, wypierdalaj z naszej ziemi. To kiedy zapłacicie zaległe podatki? Jak mi podpadniecie, może być nieciekawie. Nie boję się was, pokorwa. A, przepraszam najmocniej, ja już sobie lecę, do widzenia. On myśli, że jako prezydent może czuć się to jako siebie. Musimy na niego uważać. Ponad 15 lat zbierania złomu i 7 lat życia bez dachu nad głową doprowadziło, że wybrany zostałem na króla żebraków i złomiarzy. Obiecałem, że będę bronił naszego królestwa i słowa dotrzymam. Wszystko zapoczątkował dzień, którego miałem mieć klasówkę z matmy. Nic na nią nie miałem i w drodze do wody zastanawiałem się, czy na pewno dobrze robię, idąc na pewną śmierć. Po tej drodze do szkoły spotkałem mojego kompla Rafała. Największy kojon w klasie. Siedział skolony na ławce zapłakany. Jak się okazało, również zapomniał o klasowce. Zaproponowałem, może by iść na wagary do lasu. Powiedział mi, że jak jego rodzice się dowiedzą o wagarach, to go powieszą. Zapewniłem go, że o niczym się nie dowiedzą. Po chwili namysłu zgodził się na ucieczkę do lasu. Znudzeni rozwalaniem starych telefonów komórkowych, które zajebaliśmy od rodziców, postanowiliśmy zbudować własną fortecę. Niestety lekcje mieliśmy mieć do godziny 12, więc aby rodzice nic nie podejrzewali, musieliśmy po prostu wracać na chatę. Bardzo spodobała nam się wizja życia bez szkoły i postanowiliśmy, że codziennie będziemy rozwijać naszą fortecę. Niestety, kiedy kompel wrócił do domu, rodzice czekali aż na niego w progu drzwi ze sznorem w ręku. Tego dnia obiecałem, że kiedyś zbuduję własną fortecę ku pamięci mojego kompla i będę nią rządził mądrze, a poddanych traktował sprawiedliwie. Tak oto tu jestem. Lepszego życia sobie nie wyobrażam. Czy wy, kurwa, śpicie? Ja słuchałem. Będziemy bronić naszej ziemi do ostatniego skrawkardzy. Czas sprowadzić tego nowego drata, co nam prezydent podarował. Oby to nie był grat trojański. Spoko, wodza. Już po niego jedziemy. Ten prezydencik coś knoje.